Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do siebie na spektakl teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Bilety na monodram Następna do raju są już w sprzedaży. Z myślą o widzach z całego Podkarpacia Teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszerzył swoją ofertę. Projekt teatru wędrownego zakłada wyjście poza budynek i stworzenie wozu, ciężarówki przystosowanej do pełnienia roli mobilnej sceny. Przemieszczająca się po Bieszczadach, po różnych regionach Podkarpacia, prezentując małe formy teatralne, oczywiście z profesjonalnym repertuarem, z profesjonalną obsadą. I my na tej trasie się pojawiliśmy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Teatr wędrowny zatrzyma się w Sędziszowskim Domu Kultury ze sztuką Następna do raju. Jest to monodram, w której występuje młoda aktorka Teatru Wandy Siemaszkowej, pani Justyna Król. Jest to jej pierwszy monodram w jej repertuarze. Monodram oparty jest na tekstach Tomasza Jachimka, znanego artysty kabareciarza, konferansjera i autora tekstów. Czego mogłaby się spodziewać młoda, nikomu nieznana aktorka, gdyby nagle, niespodziewanie i przedwcześnie przyszło jej stanąć przed obliczem świętego Piotra? Całe swoje krótkie życie marzyła o sławie i oto teraz staje przed sądem ostatecznym, żeby zagrać swoją ostatnią rolę. I to jak? Brawurowo, z dystansem i humorem, opowiadając i wyśpiewując historię wielkich ambicji i jeszcze większych niepowodzeń. Jest to, myślę, taki artystyczny seans Życie po życiu, który przedstawia kulisy teatru oraz pokazuje problemy, z jakimi borykają się młodzi artyści, aktorzy. Również ten spektakl sprowadza widza do tego, że wychodząc ze spektaklu ma być nie do końca przekonany, czy teatr jest życiem, czy życie jest teatrem. Na ten dylemat myślę, że każdy musi sobie odpowiedzieć, oglądając ten spektakl. Wioletta Czapka, instruktor do spraw organizacji imprez w Sędziszowskim Domu Kultury, podkreśla, że rzeszowski teatr lubi tutaj występować. Bo scena jest fantastyczna, akustyka również. No niestety pandemia, potem remont sali widowiskowej nam to troszkę pokrzyżował plany, ale już wracamy do takiego systematycznego, co jakiś czas spotkania z Teatrem Wandy Siemaszkowej. Pokaz monodramu Następna do raju zaplanowano 22 października o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie Kina Jedność. Możliwa rezerwacja na www.kinosedziszow.pl.